Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc kwiecień bieżącego 2020 roku. Dzisiaj czytanko zrobimy sobie z tą talią kart, którą bardzo lubicie, ja też. Tarot 4 pory roku. Tak wygląda ta przepiękna talia. Dopowiadać będę mniejszą wersją pozłacanego tarota. Znacie na pewno tą talię. Tak wyglądają. I następnie wyciągniemy jedną kartę anielską, wsparcie w miłości. I na zakończenie anielskie klucze, jedna myśl od naszych aniołów. No dobrze. Teraz chwila ogłoszeń. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie dla każdego będzie rezonowało. Nie z każdą sytuacją życiową będzie pasowało, dlatego dodatkowo odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Jeżeli jeszcze nie znacie swojego znaku dodatkowego, kliknijcie w link pod tym filmem, który przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak sobie obliczycie. Kolejna rzecz. Pierwsza część filmu jest dla osób, które są już w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Natomiast druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej partnera, ale mogą się zamieniać miejscami, więc karty sobie dopasujcie po prostu do swojej sytuacji, tak jak Wam odpowiada. Miejscami. No dobrze. Talia przygotowana, przetasowana, za chwilę je przełożę, przechodzimy do czytania. Mam nadzieję, że zostawiliście już subika, łapeczkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję Wam za to. I możemy już zacząć rozkład. Baran, miłość, sprawy uczuciowe, partnerskie, kwiecień bieżącego roku. Co baran myśli o swoim partnerze? Król mieczy. Zaczynają się schody. Zaraz, może z tym oświetleniem tutaj coś znowu już mam. Nie wyzumuję. No co to jest za... Dobra, złośliwość przedmiotów martwych. Nie chcę, to nie. Król mieczy. Telefonem, kochani, niestety nie będę nagrywać, bo bym musiała później, jeszcze świeczka zgasła. Przerzucać to na komputer. No mam tutaj taką od syna typową kamerkę, ale bardziej do twarzy chyba, do czatów, niż do nagrywania kart. Trudno. Próbowałam też lustrzanką swoją nagrywać na statywie, ale to też nie widzę wtedy na żywo filmu. A tak w ciemno pokazywać karty. Chyba, że czegoś nie umiem. Jestem gapa Marysia, to poodpowiedzcie w razie czego w komentarzu. Tam niektóre youtuberki widzę tak ładnie nagrywają sobie te karty, a u mnie ciągle coś z tym obrazem. A na kamerę wydałam prawie 500 zł. To jest takie denerwujące dla mnie. Dobrze, wracamy do czytania. Światełko się pali. Co myśli o Was Wasz partner? Karta gwiazdy. No, wyzumujesz czy nie wyzumujesz? Wyzumuję. Bardzo blisko. Chyba o światło chodzi. Muszę lampkę ustawić inaczej. Może jakoś tak. Ok. Co baranek czuje do swojego partnera? Król buław. Dwaj królowie. Co wasz partner czuje do was? As kielichów.
No ale co tu by mogło innego być, kochani? Jak jest karta gwiazdy, co myśli, no to pewnie, że kocha. Bardzo ładnie. Jakie są zamiary barana względem partnera? Trzy kielichy. No, spotykamy się, jest zabawa, jest super. Ok. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was, kochane baranki moje? 10 mieczy. No i tu jest po prostu... No chyba, że jest po nieudanym związku partner i musi jeszcze poczekać, przejść żałobę rozstania. Ale to jest też poświęcenie dla was. Zaraz do tego dojdziemy. Lecimy dalej. Jak baran traktuje swojego partnera? Karta głupca. O, teraz to w ogóle już mi się z kolorami tu coś. Ok. Jak wasz partner traktuje was? Królowa kielichów. O, piękna królowa kielichów. Bardzo ładnie. No piękne karty, kochani, u partnera, ale co to za dziesiątka mieczy mi tu wyłazi? No zawsze musi coś tu się popsuć. Dobrze, co was łączy? Co lub kto? Już trochę szybciej, bo ja to się już guzdrze także. Ach, pustelnik, no właśnie, oboje w samotności. Samotność w związku. A co was dzieli lub kto? Jak jest tak super, to dlaczego nie możecie być razem? 10 było. No albo praca, albo ciężko wam być razem. Może jakieś tutaj ambicje biorą górę. Dobra, początek kwietnia, baran i jego partner, bądź partnerka. 9 mieczy. No, takie nietoperze. Przerażające. 9 mieczy. Połowa kwietnia. Wieża. Co za cholerstwo. No już przepraszam, kochani. O tak, może. Wieża. I koniec kwietnia. Królowa miecz. Jak królowa śniegu, prawda? W tle czytania dwa denary. No właśnie, czyli ktoś tu nie jest zdecydowany albo trzyma dwie sroki za ogon. No i chce być z wami i może z kimś jeszcze. Może tu chodzi o dom, rodzinę. No nie wiem, 10 buław to jest jakiś wysiłek, jakieś zmagania się z jakimś stresem albo z jakąś odpowiedzialnością, może za dużo pracy. Dobrze, co by tu dobrać? No na pewno tą dziesiątkę mieczy nieszczęsną. O co tu chodzi? No o co tu chodzi? Kocha, no trzy piękne karty mówiące o miłości, ale 10 mieczy, no to nie wiem, no chce odejść, chce zakończyć tą relację? No kocha i odchodzi, no to trochę głupie. Ciągle myśli i nie wie co zrobić, no nie wiem, czuje się bezsilny na pewne sprawy. A może kocha tylko bez wzajemności, bo baran chce tylko romansu. No zaraz zobaczymy. Kochani, po pierwsze sobie dobierzemy króla mieczy. Król mieczy to jest 6 kielichów.
czyli tutaj jakieś poranienia z przeszłości i dziesiątka mieczy, dwa denary. No właśnie, on nie wie co zrobić i go to dobija, bo dwie sroki za ogon, czyli jeszcze musi ktoś być. Pustelnik, panna, bądź po prostu samotność, ostrożność, trzy buławy, może być trójkąt. I dziesiątka buław, sprawiedliwość, no właśnie. Teraz lecimy, dziewiątka mieczy to cztery buławy, wieża, słońce, super, wieża może zrobić wreszcie wstrząs na tym waszym partnerze, żeby się ogarnął. I królowa mieczy, ważna decyzja, ósemka denarów. Ok, w tle kochankowie, ale to już nieważne. No moi kochani, dziwne czytanie, w ogóle bardzo dziwne, bo ktoś kocha, a nie wie, czy chce być, czegoś się boi, może żony, może męża, może jest tu romans. Ok, zaczynamy. Co baran myśli o swoim partnerze? No i mamy tutaj króla mieczy i szóstka kielichów. Może być taka informacja, że jest to rozwodnik, który na przykład ma rodzinę i ma dzieci. Może być to mężczyzna, którego poraniła gdzieś tam przeszłość, czyli była partnerka, były partner, jakieś nieciekawe wydarzenia z przeszłości spowodowały, że wasz partner jest teraz ostrożny, zaszył się w swojej skorupie, ciężko do niego dotrzeć, bardziej myśli rozumem niż serduchem, znaczy myśli to rozumem, oczywiście, co ja już gadam, co ja plotę, kochani, oczywiście, chodzi mi o uczucia, tak, że kieruje się bardziej rozsądkiem niż jakimiś emocjami, uczuciami, broni się przed tym ogniem, tak, broni się przed tym ciepłem, grozi nawet tym mieczem, żeby się nie zbliżać, no i taki chłód tutaj widać emocjonalny, srogość, surowość, ale wewnątrz tam jest na pewno cieplutko, tylko jakiś pancerz tutaj jest założony. Więc kochani, no krótko, mężczyzna starszy bądź kobieta, może być bliźnięta waga bądź wodnik, ale niekoniecznie. I co? No i może być też znak jakiś wodny, rak, skorpion bądź rybka, bo mamy tutaj kielichy. No i jakaś przeszłość tutaj, jakieś doświadczenia, jakieś poranienia, może strata partnera w nieszczęśliwym wypadku, okolicznościach, może rozwodnik, a może po prostu ktoś, kto został oszukany, wykorzystany przez osobę z poprzedniej relacji. Więc jakaś tutaj przeszłość ma wpływ na to, co się dzieje teraz u was w związku. Co czujecie do partnera? Król buław. No na pewno jest namiętność, na pewno jest romans. Traktujecie to poważnie, chcielibyście to kontynuować. Co jeszcze? No król buław jest tolerancyjny, tak? Więc tutaj no luźny związek bym tutaj raczej widziała, nie jakieś małżeństwo, ale oczywiście małżeństwo też może być. Jest ogień. Jest atrakcyjność, partner wam się podoba, no i chcecie działać dalej, co tu dłużej będę opowiadać. Wasze zamiary, no trójkąt, tak, czyli dobra zabawa, spotykanie się od czasu do czasu, dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, dogadujecie się, świetnie się bawicie, imprezujecie, jak zwał, tak zwał, chcecie po prostu kontynuować tą relację, bo się dobrze bawicie, tak. I dobrze się czujecie właśnie z tą osobą. Jest kupa śmiechu, radości i wspólnej zabawy. No i tak jak mówię, dla niektórych może być to informacja, że tkwicie w trójkąciku. Jak baran traktuje swojego partnera? No właśnie, i mamy tutaj głupca. I albo baran ryzykuje. Patrzcie, co się dzieje tutaj. Naprawdę też jest po prostu. O. Światło, światło. O, widzicie? Teraz lepiej. Albo ryzykujecie i właśnie no, weszliście w coś nowego, nie bacząc tutaj na konsekwencje. Pamiętajcie, że ten głupiec no, może spaść z tej przepaści, jeżeli nie będzie patrzył pod nogi, więc naprawdę kontrolujcie całą sytuację.
Natomiast inna kwestia, możecie go traktować jak duże dziecko, nieodpowiedzialne, taki Piotruś Pan troszeczkę, który sam nie wie jeszcze czego chce. Ewentualnie to nie on jest taki niepoważny, tylko wy trochę barany jesteście, albo naiwne jak dziecko, albo żądne przygód. Ryzykujecie dużo wchodząc w tą relację, tak? I zdajecie sobie z tego sprawę. I dla was to jest jakaś przygoda. No, dopasujecie już do swojej sytuacji, ale głupiec to jest właśnie jakiś nowy początek, nowy etap, nowa podróż życiowa u boku drugiej osoby. No. Tak to wygląda. Cały czas myślę tutaj, czemu to mnie się tak robi. O, może teraz będzie lepiej. Ale kombinacje. Przepraszam was, kochani. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobrze. Co myśli o was wasz partner? No i mamy tutaj kartę gwiazd. No i co karta gwiazdy? No karta gwiazdy, spełnienie marzeń, szczęście, nadzieja na to, że wszystko się ułoży. Przede wszystkim zaufanie. Przede wszystkim akceptacja. Szansa na dobrą wspólną przyszłość. Na miłość. Po prostu jest przy was szczęśliwy, tak? Tak jakbyście byli sobie przeznaczeni, może jesteście jakimiś bratnimi duszami. Los was ciągle na wspólną ścieżkę życiową naprowadza. No i jest takie poczucie spełnienia. Co do was czuję? No, as kielichów, czyli na pewno wielka, głęboka przyjaźń, która może przerodzić się w wielką, wspaniałą miłość. I as kielichów to jest spełnienie życiowe, właśnie odnalezienie tego celu, tej ukochanej osoby. Przepiękna miłość, zaufanie, szacunek, wsparcie, opieka nad partnerem. Chcemy się wszystkim dzielić, dać całego siebie, tak? No i as kielichów na pozycji serca, naprawdę szczera miłość. Naprawdę szczera miłość. Bardzo ładna karta. Więc tutaj ja się dziwię, dlaczego jest ta dziesiątka mieczy. No bo dziesiątka mieczy i dwa denary. No tak jakby tutaj jeszcze ten wasz partner, bo dwa denary to jest taka sytuacja, że wchodzę już w nową relację, ale jeszcze nie wyleczyłam się z poprzedniej miłości, z poprzedniego zawodu miłosnego. Nie zapomniałam byłego partnera i tak trzymam się, jeszcze jedną nogą stoję w starej relacji, a już dałam krok do przodu do nowej. I trzymam się dwóch osób i tak naprawdę konkretów jeszcze nie znam. Cały czas manewruję tutaj sytuacją i nie wiem czego chcę. No i właśnie, być może chodzi tutaj o pogodzenie się ze stratą jakiegoś byłego partnera. Jakkolwiek to odczytacie tą kartę, chodzi tu o czas, który leczy rany, pozwoli przejść tak zwaną żałobę, pogodzić się ze stratą, zakończyć definitywnie jakieś poczucie obowiązku bądź powiązanie emocjonalno-duchowe z byłym partnerem bądź partnerką, tak? I to was męczy, bo wy intensywnie myślicie jeszcze o przeszłości, powracacie wspomnieniami do dawnych wydarzeń. Cały czas poprzez swoje myśli ożywiacie wspomnienia. I mimo, że tutaj jesteście szczęśliwi z tą nową partnerką bądź partnerem, gdzieś ta przeszłość jeszcze nie daje o sobie zapomnieć. I dlatego są te intensywne myśli, poczucie bezradności, poczucie przytłoczenia tym wszystkim, takie załamanie i dobicie przez te sprawy, tak, które tam gdzieś kiedyś się wydarzyły. Całe szczęście jest to dziesiątka, czyli karta brama, czyli wszystko co złe już za wami, teraz będzie tylko lepiej. Ja myślę, że jeszcze troszeczkę czasu wam trzeba dać, znaczy wam, no tym waszym partnerom, tak, przepraszam, bo to tak mówię. Chaotycznie troszeczkę. Oczywiście mówimy teraz o waszym partnerze, że on potrzebuje jeszcze czasu, żeby pozamykać, już definitywnie poodcinać tymi mieczami
jakiekolwiek powiązania energetyczne z byłym partnerem, partnerką, byłym życiem, którego doświadczał. I dlatego jest ta dwójka. Dlatego jest ta dwójka, dlatego jest brak konkretów, takie lawirowanie, że no jestem tu, poznałam świetną osobę, jestem szczęśliwy, ale jeszcze wspomnienia wracają, ale jeszcze boli, tak? Więc tutaj być może bądźcie wyrozumiali dla tego partnera. I ta dwójka, zobaczcie, też jest w tle czytania. Tak? Huśtawka emocjonalna, brak konkretów, konkretnych decyzji, no i mamy też dwie osoby, tak? Może to być oczywiście też nie druga osoba, ale na przykład dzieci. Jeżeli jesteście z mężczyzną, który rozszedł się z żoną, stracił żonę w jakichś nieszczęśliwych okolicznościach i na przykład zostały dzieci i te dzieci zawsze są łącznikiem z tą przeszłością i zawsze będą. Więc zastanów się, baranie, czy chcesz wchodzić w taki układ, bo dla ciebie może to być tylko romans, no chyba, że tutaj planujesz też stałość tych uczuć. Ale jeżeli ktoś tam faktycznie zaangażował się emocjonalnie, a ty się w pewnym momencie wycofasz, bo nie traktujesz tego poważnie, tą kartą głupca, no to możesz zranić tą osobę jeszcze bardziej. Ten miecz, te miecze wszystkie się wbiją w tego partnera bądź partnerkę. Dlatego trzeba uważać i najlepiej, jeżeli jakaś osoba, która ma faktycznie traumę z przeszłości, nie jest świadoma tego, że jest gotowa wejść w nowy związek, nie powinniście się w ogóle w coś takiego mieszać, bo zawsze te wspomnienia niezaleczone będą na pierwszym miejscu niż wasza osoba i później są jakieś kwasy właśnie w związku, jakieś kłótnie, jakieś takie żale. Lecimy dalej. Jak wasz partner was traktuje? No jest to królowa kielichów, więc można by powiedzieć, że jest dojrzałe uczucie, jest już taka świadomość tego, że kocha, że chce wam wyznać to uczucie. Na pewno jest przyjaźń, na pewno zawsze wam pomoże, zawsze was wesprze emocjonalnie. Wesprze. Jego powinno się wesprzeć, ale no można tutaj na nim polegać, tak? Bardzo się lubicie, dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, możecie na sobie polegać. Jest to tak zwany intuicyjny wybór, tak? Ofiarność też swoich uczuć dla was. Więc tutaj on bardzo ładnie, bądź ona, no jest zakochany, no co by tu można dużo mówić, tylko jakieś właśnie jeszcze sprawy się kończą z przeszłości, które się domykają. No i teraz karta pustelnika i trzy buławy. Pustelnik mówi o samotności, o ostrożności, o wyciąganiu wniosków z doświadczeń, które już nabyliście na ścieżce jakiegoś dotychczasowego życia z innym partnerem bądź partnerką. Ale to jest też poczucie samotności. Niby jesteście razem, a jakoś czujecie się osamotnieni, izolujecie się być może od siebie. Być może trzeba coś sobie głęboko przemyśleć, zastanowić się, czego wy tak naprawdę chcecie, moje kochane barany. Może dajecie sobie jeszcze czas do zastanowienia się. Pustelnik to zodiakalna panna, więc tutaj też jakaś panna może mieć wpływ na to, co się między wami dzieje. Ale raczej jest to ostrożność. Jakieś sekrety mogą być pomiędzy wami. Związane z wyjazdem, z podróżą, z planowaniem swojej wspólnej przyszłości. I ta trójka buław właśnie pokazuje, że musicie dojść sami do tego, że nie warto już odwracać się i powracać do tej przeszłości, tak? Że teraz tylko trzeba patrzeć przed siebie, w przyszłość i tam szukać pozytywnych zmian, pozytywnych chwil. Tam szukać szczęścia. Idziemy przed siebie, nie zawracamy. I dopóki wy świadomie nie dojrzejecie do tej decyzji, no to tutaj ta dziesiątka mieczy cały czas będzie wisiała. Co stoi pomiędzy wami? 10 buław. Przemęczenie, przepracowanie. Trudność w dźwiganiu jakiegoś wspólnego obowiązku, ciężaru. Daleko jeszcze do tego, żebyście stworzyli razem dom, tak?
Jeszcze dużo doświadczeń przed Wami do dźwignięcia razem. Bardzo dużo. Być może no, musicie pomóc temu partnerowi dźwigać ten ciężar i wtedy szybciej do tego domu dojdziecie, bo on już tam gdzieś na horyzoncie jest. Może pomału to jakoś rozłożyć w czasie właśnie. Bo jak tak będziecie od razu chcieli wszystko pozałatwiać, to się nie uda i to jest związane ze sprawiedliwością, więc to może być rozwód właśnie jakiś. Jakieś urzędowe, sprawy sądowe, sprawy rozwodowe, podziały majątku, może umowa o pracę, a może po prostu brak uczciwości, lojalności, wierności. Ciężko u Was z zaufaniem i takim, taką po prostu prawdą, która powinna Was tutaj połączyć. Może któreś z Was no, nie chce być uczciwe, nie chce powiedzieć prawdy, co nosi na swoim grzbiecie, jakie doświadczenie, jaki ciężar, jaki wysiłek go to kosztuje, żeby tutaj pogodzić się z tym, tak? Brakuje równowagi. Bo sprawiedliwość to równowaga też, tak? Harmonia. Przyczyna i skutek. Więc nie będzie dobrze, dopóki no, tego balastu tutaj się nie zdejmie, nie odciąży się któregoś z Was. A odciążyć można jedynie poprzez czas, który leczy rany. I pustelnik też mówi o tym czasie, bo pustelnik no, to jest długi, długi, długi czas. Na rozmyślania, na rozważania, czego tak naprawdę chcecie. Patrzymy w przyszłość, nie w przeszłość. Patrzymy przed siebie. No i początek kwietnia mamy tutaj, kochani, 9 mieczy i 4 buławy. Strach, lęk przed stworzeniem rodziny, związku, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji. Ucieczka od tego. Na początku kwietnia no jakieś takie niepokojące sygnały, że ktoś cierpi, nawet ma depresję jakąś, no nie wiem, psychiczne jakieś fobie związane właśnie tutaj z domem, z założeniem rodziny, z budowaniem trwałej relacji. Ktoś się boi, ucieka od tego, to go przeraża, nie jest gotowy. Być może za świeże są jeszcze rany tutaj z przeszłości. Co w połowie kwietnia się dzieje? Nagłe, niespodziewane wydarzenia, o których mówi wieża. Tąpnięcie, trzaśnięcie, totalna rozpierducha, już powiem tak brzydko, bo ta wieża to jak gruchnie, to po prostu jak tornado. Wszystko, do fundamentów. Nawet z fundamentami, bo te fundamenty to były gliniane, to wszystko się kolebało i traciliście grunt pod nogami. I wieża mówi o uwolnieniu się od trudnej, niezręcznej sytuacji. Jakieś sprawy wreszcie się rozwiążą. Uwolnijcie się od balastu, od zła, od problemów. To będzie wstrząs, być może czeka Was trudna decyzja, ale odpuścicie coś. Ewentualnie samo się wyjaśni. Wieża jest sprzątaczem, ona oczyszcza. A po wieży przychodzi gwiazda. Więc nie może być szczęścia, dopóki nie zawalimy, nie zakończymy jakichś starych struktur z przeszłości. Musimy wyburzyć jakąś ruderę, żeby postawić tam piękny dom na jej miejscu, tak? A gruzy ewentualnie z tej rudery możemy wykorzystać do fundamentów budowania czegoś nowego, pięknego, stałego, nowego. Więc tym jest ta wieża. A dlaczego mówię tak w pozytywie, że ta wieża zrobi oczyszczenie, bo jest karta słońca? Zawsze po burzy wychodzi słońce, zobaczcie. Po burzy wychodzi słońce. Więc nie boimy się tej burzy. Nie boimy się tej wieży. Nie boimy się tych trudnych decyzji, rozmów być może. Jakiegoś wstrząsu, który być może jest potrzebny dla Was albo dla Waszego portfela. Tfu, co ja mówię, cholera.
partnera. Jest potrzebny jakiś nagły cios, który po prostu otrząśnie tym wszystkim. Jakaś może decyzja. Okej. A może rozpad? A może musicie rzucić partnera, żeby wreszcie w samotności zastanowił się, że jednak chce być z wami. No jak to się mówi, niektóre rzeczy doceniamy dopiero jak je stracimy, tak? Rzecz, osoby. I wtedy wychodzi słońce i to jest dla dobra. Miłość, radość, bezpieczeństwo. Bezpieczny, mocny dom, rodzina, szczęście. No słońce to jest dla mnie najpiękniejsza karta w tarocie i to są najbardziej pozytywne emocje. To jest sukces. To jest sukces. Wieża przyniesie sukces, oczyszczenie. No i zobaczcie, koniec miesiąca, ważna decyzja. Skupiacie się na pracy, na swoich sprawach. Ewentualnie czeka was poważna rozmowa, gdzie na ostrzu wszystko mówicie, jak ma być, bo pamiętajcie, królowa mieczy zawsze ma to, czego chce i to, na czym dobrze wyjdzie. Ona nigdy nie podejmie decyzji, żeby mogła zaryzykować coś bądź stracić, obojętnie czy to jest prestiż, pieniądze, szacunek. Zawsze jej osoba jest na pierwszym miejscu i ona sobie nie pozwoli. Jak ona już zadecyduje, to ostatecznie jak sędzia. No i to teraz ważna decyzja, czy skupiacie się na pracy, czy próbujecie pracować nad sobą i ratować tą relację. Starać się wypracować jakieś kompromisy, ustalenia. Tak tutaj to wygląda, kochani. Kwiecień będzie dynamiczny, ale ja już myślę, że pod koniec wypracujecie jakieś tutaj porozumienie, bo ta ósemka denarów to jest takie przyłożenie się, skupienie uwagi na konkretach. Już nie rozdrabniamy się na jakieś tam pierdoły, tylko po prostu już podchodzimy poważnie i albo coś robimy porządnie, albo w ogóle sobie to odpuszczamy, bo nie ma partactwa, nie ma tutaj jakiejś takiej fuszerki, jak to się mówi. Musicie się przyłożyć. A co zadecydujecie, moje kochane baranki? To ja już nie wiem. To ja już nie wiem. Tak wygląda to czytanie. Pamiętajcie, partner was kocha i bardzo mu na was zależy, ale jakieś demony przeszłości go jeszcze trzymają. To jest być może osoba poraniona, być może zamknięta w sobie, która o wielu rzeczach wam nie mówi. Więc pomalutku, delikatnie, jeżeli wam naprawdę zależy na tej osobie, starajcie się to pomalutku, delikatnie, ale tu jest zwierzę, a może po prostu łopatologicznie, bezpośrednio, konkretnie zadziałać. No nie wiem, czy chcecie, żeby to był tylko romans, czy stały związek. Decyzja należy do was, kochani. Dobra, jaka karta rada teraz? Koło fortuny. To jest dobry moment. To jest szczęśliwy moment na to, żeby działać i to szybko. Być może przy współpracy innych osób coś się zacznie zmieniać. Odmiana losu. Coś się zacznie dobrego, pozytywnego tutaj dziać. Więc ten kwiecień będzie taki przełomowy, kochani. Przełomowy. To jest coś od losu. I na co uważać? 4 denary. No właśnie, na budowanie tej stabilizacji. Pamiętajcie, że możecie liczyć tylko na siebie i to wy powinniście tutaj coś wypracować, żeby tego partnera przy sobie zatrzymać, no i żeby nie traktować partnera też jak swoją własność. Na to zwróćcie też uwagę. Jaki aniołek dla was, moje miłe baranki. No miałam jeszcze wodnika dzisiaj nagrać, ale już chyba nie dam rady, bo gardło już mnie tak szczypie. Wczoraj ta tygodniówka mnie po prostu no, położyła na opadki. No co tu dużo będziemy mówić? Dawanie innym znać. O, proszę. Już
tu się dzieje, ile tu ludzi na tej karcie. Jak tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby innym osobom, wasza więź się umocni. No i ja bym tutaj raczej powiedziała to do waszego partnera, chyba że ta strona bardziej z wami rezonuje, z waszymi odczuciami, to sobie to odbijcie na zasadzie lustra. No i wtedy czytajcie, że to jest wasza energia, a to jest partnera, tak? Partner chce tylko romansu, się zabawić z wami, a wy szczerze kochacie i cierpicie tutaj z tego powodu, bądź no jakichś doświadczeń z przeszłości, więc to też może być odwrotnie. Ogólnie ta karta jest dla tej strony czytania, więc już sobie dopasujcie. Trzeba dać znać, tak? Nie tłamsimy sobie emocji, jakichś problemów, tylko już jak kochamy, chcemy założyć prawdziwy związek, musimy go budować na szczerości, na zaufaniu. Czyli pierwsze co? Mówimy o swoich problemach, uczuciach, traumach, obawach. Jeżeli się wstydzimy, jesteśmy nieśmiali, ciężko nam coś powiedzieć twarzą w twarz, umówcie się, że sobie będziecie rozmawiać na przykład przez SMS, tak? Wtedy jest łatwiej. Niektóre osoby są tak onieśmielone, zwłaszcza jeżeli są z partnerem, który naprawdę ma takie mocne poczucie swojej takiej wewnętrznej dumy i odwagi, i pewności siebie, no to ciężko przy takich osobach, które biją mocną energią takiej właśnie pewności siebie, powtarzam się, trudno cokolwiek powiedzieć, więc no próbujcie. Przecież co wam zaszkodzi? Ale jakieś sprawy muszą tutaj się wyjaśnić. I mówić o swoich potrzebach. Mówić, co czujecie. Nie każdy sobie, jesteście w związku i no, jednak czujecie tą samotność, bo partner swoją drogą, wy swoją drogą, gdzieś tam od czasu do czasu się spotkacie w łóżku, tak? No nie, no nie może tak być, no trzeba rozmawiać i przede wszystkim zadać sobie pytanie, czego ja od życia chcę? Czy ja chcę być z tą osobą, czy nie? I szczerze na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, no to już wiecie dalej, co robić. Dobrze. I aniołek, kochani moi, ucz się sztuki milczenia. O, to dobre. No może czasami warto coś przemilczeć, a zacząć słuchać, co druga osoba ma do powiedzenia. Nie przerywać, nie wtrącać się, nie narzucać swojej woli. Ta królowa mieczy taka jest, że ona to nie pozwoli dojść do słowa. O nie, nie, nie. Dlatego zazwyczaj jest kojarzona z teściową, która wpadnie. Źle gotujesz, źle prasujesz, źle sprzątasz. Bo ja to bym zrobiła tak. Bo ja to widzę tak i tak. No właśnie. Narzucanie swojej woli. Uważajcie na to i uczcie się sztuki milczenia. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Kończymy kwiecień. Zapraszam was na kolejne czytania. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrówka i miłości. A teraz zapraszam wszystkie samotne baranki. Zobaczymy, co tam w sprawach uczuciowych kwiecień zapowiada. Zaraz wracam. I witam ponownie. Witam wszystkie samotne zodiakalne baranki. Teraz będzie czytanie dla was. Zobaczymy, co tam karty zapowiadają na miesiąc kwiecień w sprawach uczuciowych. Karty już potasowałam, przekładam i już, kochani, patrzymy. Najpierw zajrzymy sobie do przeszłości, czyli jakie wydarzenia spowodowały, że jesteście sami. Cesarzowa, no proszę. Obecna sytuacja, księżyc. Połowa miesiąca, cesarz, jak wy widzicie te sprawy? Przetasujemy trochę. I
Jak wy widzicie te sprawy? Paś denarów. Co karty radzą? Sześć buław. Co stoi na przeszkodzie ku waszemu szczęściu? Rycerz mieczy i koniec miesiąca. Cztery kielichy. W tle czytania mamy 10 kielichów. O. Coś tu dobierzemy sobie. No, w przeszłości było wam bardzo dobrze. Karpaty plażowej, czyli pierwsza wersja. Mieliście żonę, męża. Wspaniały związek. Niczego wam nie brakowało. Wzajemność uczuć. Wzajemna troska. Piękne partnerstwo. Z kolei inne baranki jeszcze siedziały na garnuszku u mamusi, u tatusia. Był dom rodzinny. Mamusia się wszystkim zajmowała. O nic się nie trzeba było martwić. Być może niektóre młode baranki dopiero wyfruwają z gniazdka albo jeszcze są właśnie na utrzymaniu rodziców. Bardziej bym się tutaj skłaniała ku jakiejś właśnie kobiecie bądź mężczyźnie na stanowisku, z którym wam było po prostu dobrze, tworzyliście parę. Królowa denarów. Zgadza się. Mogła to być żona, mógł być to mąż, a może romans z szefową. Też tak może być, bądź szefem. Obecna sytuacja. Karta księżyca. No baranku, albo tęsknisz za przeszłością, albo łudzisz się, że jeszcze będzie dobrze, bo ten księżyc to są takie złudzenia, takie samooszukiwanie siebie, tak? Jakieś marzenia niespełnione. Sekrety, tajemnice, ale też intuicja. No mogą się pojawić w waszym życiu zodiakalne rybki na ten moment. 10 denarów. No właśnie. 10 denarów to jest rodzina, to jest małżeństwo. Więc może wróciliście do domu albo sami mieszkacie, no nie wiem. Zajęliście się pracą, dorabianiem, zbieraniem być może na mieszkanie. Chcecie tutaj najpierw zabezpieczyć się materialnie, żeby znowu wejść w jakiś nowy związek. Ta królowa denarów i ta cesarzowa mogą też mówić o tym, że to nie był żaden związek, nie była mamusia, tatuś, tylko kariera zawodowa i być może zajęliście się pracą, drogą na szczyt, karierą i zdobyliście już posadę, stanowisko. Teraz chcecie kupić mieszkanie i tworzycie, tak, rodzinę, bo księżyc to też jest karta twórcza. Co w połowie miesiąca? W połowie miesiąca mamy cesarza, zodiakalny baran, stały związek, może być mężczyzna, kilka lat starszy dla pań. Natomiast dla panów kobieta w podobnym wieku, około po 40. Stały związek, odpowiedzialność, i prawdopodobnie partner docelowy, więc tutaj może już w połowie kwietnia, no baranki nie będą singlami. Jak jesteście na to nastawieni? No uczycie się, tak? Uczycie się tej relacji. Pomalutku są jakieś konkrety, stabilizacja. Być może zamieszkaliście już razem. Poznajecie się bliżej.
Może panie myślą o dziecku. Pięć denarów to jest taka inwestycja. Pierwsze, koty za płoty, jak to mówią, ulokowaliście swoje uczucia. Teraz zobaczymy, co z tego dalej będzie. Co karty radzą? Sześć buław. No, udało wam się tutaj zdobyć partnera bądź partnerkę. Jest pełen sukces, bo sześć buław to zdobywca, jest radość. No i może zaplanujcie ślub. Żeby to nie była relacja na chwilę, tak? Żeby to nie był romans, tylko coś poważniejszego. Więc świętujcie karty razem, żebyście się dobrze bawili, żebyście działali, docenili swój sukces i ten trud, który włożyliście tutaj, żeby poznać tą nową osobę. Co stoi na przeszkodzie? Rycerz mieczy. Rycerz mieczy to jest mężczyzna po 35 roku życia. Bliźnięta wagowodnik, raczej bym tu stawiała na wodnika. Ewentualnie są to jakieś sprawy urzędowe, papierowe, może jakieś wiadomości, na które czekacie, może jakaś decyzja, którą musicie szybko podjąć, jakaś sprawa, która wymaga zastanowienia, powagi sytuacji, jakichś rozstrzygnięć. To są też kłótnie, sprzeczki. Zbytnia pewność siebie, błyskotliwy umysł, jęzor, który najpierw coś chlapnie, a później żałuje tego, jakich słów użył, więc tutaj mogą być takie różne wersje, już dopasujecie do siebie. I królowa mieczy, no to mogę powiedzieć, że to jakaś ważna decyzja przed wami, ewentualnie chodzi o osobę, która wtrąca swoje trzy grosze, bliźnięta waga albo wodnik. Może być teściowa, może być matka, jakaś osóbka, która chce za was zadecydować, pokierować waszym życiem. Kończycie miesiąc czwórką kielichów, czyli jakieś takie zmęczenie, jakiś taki niedosyt, depresja. Jest wam smutno, nudzicie się, no może tą całą sytuacją, która się teraz dzieje na świecie. Zamknęli nas w domach, już ludzie głupieją, wariują, sami nie wiedzą, jakie mają sobie zajęcie znaleźć. Więc tutaj coś takiego się dzieje. No i jest paść buław, czyli nowe znajomości, nowe jakieś przygody, jakieś działania. No i tęsknicie za tym, żeby może gdzieś wyjść właśnie na jakiś spacer, na jakąś randkę, poflirtować, pospacerować, no, zabawić się. Więc tutaj no jakiś romans, jakiś flirt, tęsknicie za tym, a tu tego nie ma. W tle czytania mamy 10 kielichów. 10 kielichów to jest wsparcie rodziny, przyjaciół, pełnia szczęścia, stabilizacji, pełna rodzina, małżeństwo, narzeczeństwo, udany związek, ogólne szczęście, miłość, dostatek, takie życie w harmonii. Więc tak tutaj to wygląda, kochani. Ktoś jest, ale nudzi wam się, bo nie możecie się z tą osobą spotykać. Albo brakuje wam jakiejś takiej aktywności. Jeżeli już mieszkacie razem, no to nudzi wam się, bo nie można właśnie cieszyć się sobą nawzajem na jakichś tam właśnie imprezach, wyjściach. Tylko jest ta rutyna, zmęczenie, ewentualnie no nie widzicie tutaj, albo ktoś nie dostrzega waszych starań o to, że wam zależy. No i tutaj karta świat. Może być też ktoś za granicą i dlatego jest tam może karta księżyca, że tęsknicie za domem, za mężem, za żoną, za partnerem. Bo ta praca tutaj mogła stać na przeszkodzie, tak? No ale to jest raczej dla singli, dla osób, które jeszcze nie są w jakimś stałym związku, więc może tutaj właśnie chodzi o luźny taki flirt, który miałby szansę przerodzić się w stały związek, no ale niestety jesteście na odległość i brakuje wam tutaj tego pierwszego spotkania i baranek tęskni.
ale może liczyć na przyjaciół, najbliższą rodzinę. Tak tutaj to wygląda, kochani. Jaka jest rada dla Was? Rycerz mieczy. No, za wszelką cenę starajcie się tutaj utrzymać komunikację, ale nie poświęcajcie się. Uważajcie tutaj na jakieś manipulacje słowne. Nie wdawajcie się w ostre dyskusje, zwłaszcza tutaj z bliźniakiem, wagą bądź wodnikiem. Nie ma o co się kłócić. Szanujcie rodziców, szanujcie partnera. No i nie poddawajcie się, tak? Starajcie się myśleć pozytywnie i dopiąć celu. Za wszelką cenę, żeby zwyciężyć. Pokonać jakieś trudności. Na co macie uważać? Królowa buła. Kobieta, byk, panna. Kobieta, baran, lew bądź strzelec. Po 35 roku życia. No i to jest też romans, tak? To jest podróż, to jest jakaś przygoda, namiętność, więc zwróćcie na to uwagę. Jaki aniołek dla Was? Aniołek fiołek. Wybaczanie i nauka. Wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. No właśnie, czasami nas jakieś takie sznury energetyczne jeszcze trzymają przy byłych miłościach, partnerach, sytuacjach życiowych. Trzeba wziąć takie sekatorki i wszystko ładnie ciach, 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 poucinać, wybaczyć, pogodzić się i zacząć żyć od nowa. Więc zwróćcie na to uwagę, bo te połączenia takie energetyczne, później się dziwimy, że niby już nie jesteśmy z tym partnerem, a nikogo nowego nie możecie sobie znaleźć. Ale są jakieś sprawy, które jeszcze Was razem łączą, coś niepowyjaśniane albo zupełnie mentalnie nieodcięte i trzymamy tak, jak latawca na sznurku. Nieodcięta pępowinka czasami od rodziców, zwłaszcza od mamy. Też powoduje, że nie umiecie sobie ułożyć życia, znaleźć nowego partnera. Zwłaszcza jak matka tutaj się wtrąca i próbuje ułożyć Wam życie za Was. Nie pozwólcie sobie na to. Nie pozwólcie, żeby ktoś manipulował słownie Wam. W jakiś sposób brał Was na litość albo na krzyk. Nie tolerujcie tego zupełnie. No dobrze, kochani, jeszcze aniołek dla Was. Proś, a będzie Ci dane. Bardzo lubię tę kartę. Proś, a będzie Ci dane. No kochani, modlimy się, medytujemy, wizualizujemy i prosimy. Na pewno zostanie wysłuchane. Trzeba myśleć pozytywnie, wyobrażać sobie swoje pragnienia, marzenia, myśleć często o nich. Zwłaszcza przed snem, jak już tak czujecie, że będziecie zasypiać, to wtedy sobie wyobrazić coś miłego. Co chcielibyście, żeby Was w życiu spotkało? Wyobrazić idealnego partnera, zobaczyć, jaka magia będzie się działa. Jak zacznie się kreować świat dookoła Was. Zmieniać na lepsze, pojawiać, stawiać na Waszej drodze życiowej nowych, wspaniałych ludzi. Wystarczy myśleć. Oczywiście nie od razu, no trzeba cierpliwości, ale trening czyni mistrza. Jak wyrobicie w sobie taki nawyk, zobaczycie, jak świat zacznie się zmieniać dookoła Was. No dobrze, moje kochane singielki, moi single. Życzę Wam dużo miłości, roztropności, wiary w to, że się uda. Jakiś związek, który widzę, jest zarysowany. Tylko pytanie, co Was tutaj dzieli? Albo odległość, albo izolacja jakaś, nie wiem, może kwarantanny już teraz. Co to się dzieje na tym świecie, to naprawdę. Ale uważajcie na siebie i pamiętajcie, ufajcie, że wszystko będzie dobrze. I proście będzie Wam dane. Kochani, to by było na tyle. Życzę Wam dużo miłości, radości, pogody ducha. Przede wszystkim zdrówka. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.